Partnerem tego odcinka jest dom maklerski XTB. Zachęcam do otwarcia rachunku demonstracyjnego. Link w opisie. Otwierając konto demonstracyjne wspierasz rozwój mojego kanału. Dziękuję. Witam serdecznie. Dzisiaj o poranku. Co to były za dane? Szok. To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, zapraszam wszystkich do wzięcia udziału w naszej drugiej edycji projektu Ace Market You dzieciom. Link w opisie. Zbiórka trwa jeszcze do końca niedzieli. I oczywiście zapraszam dzisiaj we wtorek o godzinie 18.30 na spotkanie ze mną na żywo w Warszawie w kawiarni Agere Contra, gdzie porozmawiamy sobie na temat tego, jak inwestować na rynku akcji w dobie kryzysu. Tutaj w tle jest adres kawiarni, więc zapraszam wszystkich chętnych do tego, żeby wziąć udział w tej inicjatywie. Zapraszam, zachęcam i zaczynamy. Na wstępie informuję także, że wszystkie wykresy, które zostały pobrane, by stworzyć ten wpis, pochodzą z dwóch platform, XStation 5 i z Bloomberga. Szok! Co to były za dane? Wczoraj najciekawszym wydarzeniem były dane o wskaźniku ISM dla sektora usługowego za listopad. Dane były dlatego takie istotne i ważne, ponieważ doprowadziły one do sporej korekty na indeksach giełdowych, w ogóle na rynku ryzyka, a były one dlatego szokujące, ponieważ zaskoczyły skrajnych optymistów. Jako że były dane tak dobre, że żaden nawet najbardziej skrajny optymista tego nie zakładał, wpłynęły na rynki finansowe i należy je rozpatrywać, ponieważ pokazujemy i uczymy się w żywym organizmie, jak to jest, kiedy dane makroekonomiczne naprawdę zaskakują i sygnalizują, że nie ma spowolnienia gospodarczego, które uzasadniałoby spowolnienie tempa podwyżek stóp procentowych. No i to zagadnienie znowu wraca. W przyszłym tygodniu mamy decyzję Fedu, mamy decyzję ECB, dlatego te najbliższe dni będą niezwykle istotne i ważne i będą ofitować duże zmienności, ponieważ no, rynek się będzie pod to pozycjonował, a dane, jak widzimy, niektóre są słabsze, niektóre są lepsze, więc nie komunikują jednoznacznie, że takie zatrzymanie tempa podwyżek stóp procentowych może wystąpić. No i oczywiście to zagadnienie będzie teraz tłumiło i wszelką aktywność i będzie wprawiało tendencje na rynkach finansowych w najbliższych dniach jako formę pozycjonowania się niektórych graczy, niektórych środowisk pod to, co może się wydarzyć podczas decyzji Fedu, jakie mogą być perspektywy w 2023 dla podwyżek stóp procentowych. Natomiast te dane, które pojawiły się wczoraj, są naprawdę szokujące, szokująco dobre. Takich nikt się nie spodziewał i widzimy, że reakcja rynkowa jest bardzo mocna i aż zaskakująca, jeżeli chodzi o to, co się działo w ostatnim czasie na rynkach finansowych. A jakie są zmiany w perspektywach? Jak widzimy po wczorajszych danych makroekonomicznych, o około 5 punktów bazowych zwiększyła się implikowana stopa procentowa, ale gdy porównamy sobie ten wykres z tymi odczytami, na przykład sprzed dwóch tygodni, to widać, że po prostu balansujemy w ostatnich dniach w okolicach 5%, więc raz spadamy poniżej, raz znowu rośniemy, czyli wygląda na to, że faktycznie rynek przyzwyczaił się i prawdopodobnie będzie tak aż co najmniej do przyszłej środy, czyli do decyzji Fedu w sprawie stóp procentowych, że będziemy się konsolidować w okolicach 5%, gdzie rynek sygnalizuje, że będzie szczyt cyklu podwyżek stóp procentowych. Po prostu nie spodziewam się do Fedu przez te jeszcze 10 dni, żeby jakakolwiek informacja mogła zmienić implikowaną stopę procentową. Nawet dane makroekonomiczne o inflacji, które także się pojawią, będą miały problem z tym, żeby ostatecznie oddzielić rynek od oczekiwań, że stopy procentowe w drugim kwartale 2023 roku osiągną swoje apogeum w Stanach Zjednoczonych w okolicach poziomu 5%. Ale to jest także dobra wiadomość, ponieważ na przykład rynek akcji dyskontuje na obecnych poziomach właśnie to, że stopy procentowe będą na takim poziomie, a to jest dobra informacja dla ryzyka. Sama stopa procentowa rynkowa, jak widzimy, wzrosła tylko o 10 punktów bazowych. Generalnie nie pokonaliśmy nawet poziomów ekstremalnych po piątkowej sesji, gdy poznaliśmy dane z rynku pracy. Dlatego też zachowanie na przykład rynku akcji moim zdaniem jest zaskakujące
i należy się po prostu przyglądnąć temu, co się będzie działo. Jak widzimy, cała krzywa dochodowości w Stanach Zjednoczonych zwiększyła się wczoraj o około 10 punktów bazowych, najbardziej oczywiście środkowa część krzywej. Tak wynika z wykresu. No i teraz Fed będzie decydował o tym, gdzie będą te stawy procentowe i czy faktycznie zjawiska, które teraz się dzieją, będą sygnalizować miękkie lądowanie amerykańskiej gospodarki, czy też powtórzy się schemat i scenariusz recesyjny z lat 2000-2001, czy też 2008-2009 amerykańskiej gospodarce. Dzisiaj decyzję podjęła australijska, dzisiaj w nocy decyzje o stopach procentowych zapadły w Australii, ale jak widzimy na przestrzeni następnych 12 miesięcy Australia tutaj widzi, że te stopy procentowe mają być najskromniej podnoszone, że szczyt cyklu podwyżek stóp procentowych jest najbardziej zaawansowany właśnie w Australii, co może powodować, że australijska waluta nie będzie aż tak bardzo atrakcyjna. No ale oczywiście być może to te wskazania są już głęboko w cenach. I teraz rynek akcji, który wczoraj wyraźnie spadł i poziom 4000 punktów został przetestowany i zamknęliśmy się nawet poniżej. To sygnalizuje nam, że strefa oporów w rejonie 4050-4200 punktów gra, funkcjonuje i jest bardzo potężnym przeciwnikiem, którego będzie trudno przełamać. Prawdopodobnie dopiero decyzje Fedu, a oczywiście zmiana polityki i nastawienia Fedu będzie w stanie doprowadzić do pokonania tej potężnej strefy oporów. Natomiast tak czy siak widzimy, że ten spadek nie doprowadził do przejścia dwumiesięcznej linii trendu wzrostowego i prawdopodobnie dzisiaj będziemy się z nią zmagać, dlatego rynek będzie musiał podjąć decyzję, czy faktycznie wierzy w to, że te dane makroekonomiczne, które wczoraj były, są po prostu pretekstem do wywołania większej korekty spadkowej, czy też po prostu ta korekta jest tylko lokalnym spadkowym odbiciem, a rynek cały czas będzie optymistycznie nastawiony, że będzie jednak giełda dyskontowała spowolnienie gospodarcze w formie miękkiego lądowania, a nie jakiejś twardej recesji. Ponieważ jeżeli rzeczywiście rynek będzie wierzył w miękkie lądowanie, to każdy taki spadek będzie wykorzystywany do kupna, ponieważ no, rynek sobie cały czas będzie przypominał, że prawo longa występuje i że takie spadki są okazją do tego, żeby tankować rynek, żeby tankować akcje, licząc na to, że będzie zmaterializowany scenariusz, który mówi, że czwarty kwartał to jest najlepszy kwartał do inwestowania na rynku akcji, a ten jest wyraźnie zachęcający do tego, żeby wyciskać te indeksy giełdowe tak wysoko, jak się tylko da na koniec grudnia, a taki spadek jest po prostu okazją. Czy ten spadek jest promocją i okazją? Dzisiaj się moim zdaniem wiele wydarzy, ponieważ no, rynek będzie szukał odpowiedzi na pytanie, czy sentyment, który się wczoraj pojawił, będzie utrzymany. Jak zobaczymy, jak zachowuje się giełda w Azji, to niektóre indeksy giełdowe spadają. Na przykład indeks giełdowy w Korei utworzył nawet formację podwójny szczyt, jak widać na wykresie, a niektóre, jak giełda w Tokio, w Japonii, rosną. Stąd też rozbieżność jest bardzo dobrze widoczna. I w tym wypadku trudno o jakąkolwiek interpretację ani z jednej strony na korzyść spadków, z drugiej na korzyść popytu. Natomiast no, fakt, że to jest taki miks sygnałów płynących z Azji, sygnalizuje, że może być trudno z kontynuacją tendencji spadkowej w Europie, ponieważ no, rynek może faktycznie cały czas się nastawiać na to, że te spadki to jest tylko lokalna specyfika. Dlatego będziemy obserwować, co się dzisiaj wydarzy. Sesja ma duże znaczenie, ponieważ nie ma dzisiaj ważniejszych danych makroekonomicznych. W tym wypadku ta sesja będzie testem sentymentu. Natomiast na co chciałbym zwrócić uwagę? To statystyka oczywiście, która także pokazuje, że jeżeli mamy do czynienia z bardzo dynamiczną tendencją wzrostową w danym kwartale, to kolejny ma potencjał ku temu, żeby już nie być aż tak bardzo prowzrostowy, żeby przynosić dużą aktywność. I to jest ostrzeżenie, że pierwszy kwartał 2023 roku
może być dość stabilny i nie przynosić już kontynuacji wzrostów, tendencji wzrostowej na rynku akcyjnym w Stanach Zjednoczonych. Dlatego też, no, jeżeli w tym kwartale do końca tego miesiąca uda się wydźwignąć te indeksy giełdowe, to w przyszłym może być już trudno o kontynuację tendencji w górę. Dlatego też, jeżeli w tym kwartale nie przebijemy poziomu 4200 punktów, to moim zdaniem będzie to sygnał, że podaż spróbuje jednak zaatakować w pierwszym kwartale, dyskontując już ostatecznie to, że te stopy procentowe sięgną tego poziomu 5% i być może, że spowolnienie gospodarcze, które będzie teraz dyskontowane w formie miękkiej, może się przerodzić w formę jakiegoś twardego lądowania, ale na chwilę obecną raczej jest to mniej prawdopodobne, no bo giełda tego nie wycenia. A jak wiemy, giełda to jest barometr gospodarki i wycenia to, jakie będą procesy gospodarcze na przestrzeni następnych 6 do 9 miesięcy, czyli giełda teraz dyskontuje to, jak będzie się zachowywała gospodarka Stanów Zjednoczonych i generalnie wolnego zachodniego świata, mniej więcej w perspektywie letnich wakacji 2023 roku. Co prawda Bitcoin wczoraj wrócił poniżej poziomu 17 tysięcy dolarów, ale skala spadków jest też ograniczona i generalnie moim zdaniem sygnały są cały czas bardzo bardziej prowzrostowe niż prospadkowe. W bardzo krótkoterminowym ujęciu nie ma pokonania minimów z końcówki poprzedniego tygodnia, dlatego też ta struktura wykresu raczej faworyzuje scenariusze prowzrostowe niż prospadkowe. No i teraz rynek walutowy, który także ładnie wczoraj się cofnął, a to było zbieżne z zachowaniem rynku akcji, a sam euro-dolar wygląda na to, że odbija już od poziomu 1,06. A jak przypominamy sobie, jest to miejsce, gdzie przebiega potężne, ważne zniesienie Fibonacciego 38,2% całej fali hossy na amerykańskim dolarze. Czyli poziom zaczyna funkcjonować, działać i naprawdę on może wygenerować jakieś większe spadkowe odbicie. Dlatego też zobaczymy, czy dzisiejsza sesja potwierdzi to, co się wydarzyło wczoraj. I moim zdaniem to jest główne zadanie na rynku walutowym, na głównej parze świata. Jeżeli amerykański dolar zacznie się osłabiać, byłoby to oczywiście zjawisko bardzo niekorzystne dla rynku akcji, dla rynków ryzyka, dla rynków emerging markets, no i oczywiście także dla polskich aktywów. Kolejna przesłanka, która w tym wypadku sygnalizuje, że mamy do czynienia tylko z chwilową korektą, a nie z jakimś mocniejszym impulsem, jest to, że para dolar do jena nie pokonała nawet swojego najbliższego oporu. Dlatego też w tym wypadku jen moim zdaniem sygnalizuje cały czas tendencję ku temu, żeby ryzyko było kupowane na całym świecie. Z ciekawostek warto obserwować teraz rynek surowcowy. Moim zdaniem na pierwszym wykresie pokazuje, jak teraz spada pojemność i tego, ile jest gazu zebranego w Unii Europejskiej. Jak widzimy, trajektoria spadków pokazuje, że zabezpieczenie gazowe Europy jest na bardzo dobrym poziomie i że nie ma na razie z tego kierunku czego się obawiać, ponieważ no, zapasy gazu są bardzo duże i jesteśmy generalnie zabezpieczeni. Wczorajsza wyprzedaż ryzyka, ale moim zdaniem przede wszystkim informacje, że OPEC Plus nie zwiększył produkcji, doprowadziły do dynamicznego powrotu poniżej o poziom 80 dolarów. No i na naszych oczach znowu zaczyna się walka o potężne wsparcie w rejonie 77 dolarów, czyli miejsca, gdzie przebiega średnia 200-sesyjna. To ma duże znaczenie i rynek będzie przywiązywał do poziomu 77 dolarów dużą wagę. Natomiast no, fakt, że nie udało się wygenerować większego wzrostowego odbicia, zachęca do tego, żeby cały czas wierzyć w to, że to wsparcie, czyli średnia 200-sesyjna będzie jednak ostatecznie pokonana. Dlatego wydarzenia na ropie naftowej będą miały swoje konsekwencje, ale ropa naftowa moim zdaniem zaczyna się oddzielać od zachowania generalnego ryzyka na całym świecie, a najlepiej ryzyko oczywiście pokazuje zachowanie ceny miedzi, a w tym wypadku cena miedzi także nie wróciła nawet poniżej swojego najbliższego wsparcia, dlatego też moim zdaniem faworyzuje scenariusze prowzrostowe. Dlatego dzisiejsza sesja będzie tutaj także niezwykle istotna i bardzo ważna. Na rynku surowcowym patrzmy także na zachowanie ceny złota.
Złoto, podobnie jak indeks S&P, znajduje się i testuje najszybszą linię trendu wzrostowego, która ma dwumiesięczną historię. I to jest ważne, by dzisiaj podczas sesji obronić tę linię. Jeżeli tak się stanie, to wracamy do scenariuszy prowzrostowych, a linia będzie dodatkowo potwierdzona. Natomiast każde złamanie zwiększy prawdopodobieństwo kontynuacji korekty, która się urodziła w ostatnich godzinach po tych danych makroekonomicznych o wskaźniku ISM dla sektora usługowego w Stanach Zjednoczonych. I z ciekawostek warto zwrócić uwagę na zachowanie ceny pszenicy. Cena, pokonując minima z sierpnia, daje tutaj potężny impuls ku temu, żeby wieścić, że procesy inflacyjne będą wyhamowane i zachowanie ceny pszenicy nie będzie podbijało inflacji w Stanach Zjednoczonych i generalnie w krajach Zachodu. To jest bardzo dobra informacja i sygnalizuje także to, że wojna ma już ograniczony wpływ na to, jaka będzie produkcja pszenicy i generalnie, że to zjawisko, jakim jest wojna, jest już uwzględnione w cenach pszenicy, więc każde pojawienie się informacji, które sygnalizować będzie zawieszenie broni, pokój, będzie oczywiście generowało impuls ku potężnym spadkom ceny pszenicy i oczywiście będzie także sygnałem do dyskontowania mocniejszych impulsów dezinflacyjnych. Więc obserwujmy także zachowanie produktów rolnych typu pszenica i kukurydza. Z dzisiejszych danych makroekonomicznych poznamy mało znaczące dane o bilansie handlowym Stanów Zjednoczonych, który się oczywiście cały czas powiększa, ale nie ma to większego znaczenia. No i oczywiście to, że wczoraj doszło do takiego zwrotu na rynku ryzyka, obserwujemy także w Polsce. Polskie obligacje fantastycznie i idealnie potwierdziły znaczenie wsparcia średniej 200 sesyjnej. Mamy także to samo potwierdzenie zachowania średniej 200 sesyjnej na indeksie WIG20, który także odbija i potwierdza, że w rejonie 1750 punktów przebiega średnia 200 sesyjna. No i oczywiście mamy także osłabienie krajowej waluty wynikające z zachowania amerykańskiego dolara. I w tym wypadku krajowe pary walutowe euro-złoty potwierdza znaczenie wsparcia 4,65, a dolar-złoty zachowuje się najlepiej, cały czas pokazuje, że brak przejścia poziomu 4,50 faworyzuje scenariusze jednak prozłotowe. Natomiast oczywiście może się to zmienić w przypadku, jeżeli korekta spadkowa, czyli spadki euro-dolara, czyli umocnienie amerykańskiego dolara dzisiaj byłoby kontynuowane. Także zobaczymy także na polskich aktywach, gdzie płynie kapitał i czy faktycznie rynek wierzy w to, że z tych poziomów dojdzie jakiejś większej korekty, czy też będzie uważał, że jest to tylko chwilowe zatrzymanie. Więc dzisiejsza sesja jest testem sentymentu i doczekaniem, sesją na doczekanie do tego, co się wydarzy podczas decyzji Fedu w sprawie stóp procentowych, która w przyszłym tygodniu będzie miała miejsce. Co to były za dane? Szok. Zobaczymy, jak będzie rynek się ustosunkowywał do tych wczorajszych danych podczas dzisiejszej sesji. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, zapraszam także cały czas wszystkich do wzięcia udziału w naszej zrzutce.pl, czyli drugiej edycji projektu Ace Market You dzieciom. Zachęcam do tego, żeby się zaznajomić z materiałami, link w opisie. I oczywiście także dzisiaj o godzinie 18.30 zapraszam do kawiarni Agere Contra na spotkanie na żywo ze mną przy piwie i rozmowę dotyczącą tego, co i jak wykorzystać kryzys do tego, żeby zarabiać na rynku akcji. Podzielę się z Państwem moimi przemyśleniami. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Życzę pięknego, słonecznego dnia, stopy zwrotu i wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.